chcieliśmy zorganizować taką imprezę, która by była adekwatna na przywitanie wiosny i młodzież chętnie w niej wzięła udział. Także to, co w tej chwili widzimy tutaj na hali, potwierdza, że był to trafny wybór. Także z osobami, które zaprosiłam do współpracy, taką formułę ustaliliśmy. No i jesteśmy zadowoleni. Świetna zabawa, młodzież wspaniale się bawi i myślę, że wszyscy możemy być z tego zadowoleni. Dzień Wagarowicza w pierwszy dzień wiosny to już tradycja, więc nie zmieniajmy jej na siłę, tylko postanowiliśmy właśnie w tym roku zaproponować im taką formę, która pozwoli im się świetnie bawić i jakby nie było, zajęć nie ma. To jest dla młodzieży najważniejsze. Mateusz Staczała. Bartek Misalis. Chodzi tutaj o zabawę, trzeba się dobrze bawić, wyluzować, to nie jest żadne mistrzostwo świata, także po prostu trzeba się dobrze bawić, nie? To jest nasz najważniejsze. Dokładnie. A cała reszta się mniej liczy, nie? Trochę obtarte kolana, no ale czegoś nie robi dla zwycięstwa. Tutaj trzeba było, mimo że to jest zabawa, no to staraliśmy się wygrać, nie? Dla szkoły. Dla takich kibiców. No właśnie, bo publikę mamy rewelacyjną, naprawdę, to jest wielki plus naszej szkoły. No i chyba pomysł na takie zorganizowanie Dnia Wiosny to też jest dobra sprawa. No tak, lepsze to niż siedzieć w szkole w taki ładny dzień. Wagary w szkole, no to jest dobre.